serdecznie. Nazywam się Krzysztof Mackiewicz, pracuję w Toyocie w Długołęce. Mam ogromną przyjemność pokazać Państwu najmłodsze dziecko Toyoty, Toyota Yaris. Chciałbym Państwu troszeczkę opowiedzieć o wyglądzie samochodu. Jest to zupełnie nowe auto, porównując do naszej, którą mieliśmy wcześniej, Toyota Classic. Chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na reflektory, agresywny przód, jak i fantastyczne przetłoczenia na masce, jak i na boku samochodu. Proszę uwagę zwrócić na dość sportowy wygląd samochodu. Ten fantastyczny element z tyłu, sięgający od lewej do prawej lampy. Światła LED-owe, Szanowni Państwo, to coś, czego w Yarisie tak naprawdę nie było oprócz wersji Selection. Jestem przekonany, że ten samochód będzie tak samo dużym sukcesem jak nasza RAV4, jak nasza Camry, czy nasza królowa, czyli Corolla. Zapraszam Państwa do salonu i odbycia jazdy stopy. Do zobaczenia. Dobra, Arkadiusz Sikorski z tej strony Toyota Dobrygorska. Krzysztof pokazał Państwu funkcjonalności, jeśli chodzi o samochód. Ja natomiast pokażę teraz funkcję, jaką jest Android Auto, jaki CarPlay, czyli możliwość przerzucenia sobie ekranu z naszego telefonu komórkowego na dotykowy ekran. Jeśli chodzi o podłączenie telefonu i korzystanie z funkcjonalności Android Auto bądź Apple CarPlay, potrzebny jest nam kabel, najlepiej żeby był to oryginalny kabel z naszego telefonu komórkowego. Podłączamy go następnie pod port USB. Kabel wkładamy do telefonu, odblokowujemy telefon, wchodzimy w menu, no i pojawiła nam się ikona Android Auto. Po wejściu w nią mamy już w zasadzie funkcjonalność, jeśli chodzi o Google Maps. Możemy sobie ustawić adres, gdzie ma nawigacja nas poprowadzić. W ustawieniach mamy też kilka innych opcji. Możemy sobie słuchać muzyki, na przykład poprzez Spotify. Mamy telefon, mamy podcasty, mamy pogodę, kalendarz, przypomnienia, wiadomości, jeśli chodzi o obsługę całego interfejsu Google. To ja ponownie zapraszam Państwa na jazdy testowe i dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia. Koledzy opowiedzieli Państwu trochę o aucie z zewnątrz, a ja zaproszę na jazdę testową. Sama się nie mogłam doczekać tej jazdy testowej i pierwsze co dzisiaj po przyjściu do pracy, to miałam postanowienie, że zacznę od właśnie jazdy testowej nową Toyotą Yaris. Mieliśmy chwilę temu premierę internetową, natomiast no jak wiadomo, nie wszystko da się sprawdzić przez ekran w komputerze. No i to, co w pierwszej kolejności widać, to ogromna różnica w przyspieszeniu tego samochodu. W tej generacji napęd hybrydowy, 116-konny. Ja się nie spodziewałam, że to będzie aż tak duża różnica. Praktycznie na co dzień jeżdżę Corollą z silnikiem 1.8, właśnie z napędem hybrydowym. Ja nie widzę różnicy tutaj. Wiadomo, że masa tego samochodu jest no, dużo mniejsza od Corolli. I na ten moment no ja się czuję rewelacyjnie. Przyspieszenie, moment obrotowy jest dużo większy niż w poprzedniej generacji właśnie Yarisa. To jest, tak jak mówiłam, zupełnie nowy napęd hybrydowy, nieporównywalny z poprzednim. To, co też w pierwszej kolejności się rzuca może nie w oczy, a w ucho, to jest wyciszenie tego samochodu. Ten nowy napęd czwartej generacji przede wszystkim dużo częściej korzysta z silnika elektrycznego, bo tutaj możemy jechać nawet do 120 km na godzinę
na silniku elektrycznym, no co jest ogromną przepaścią, bo w poprzednim Yarisie to było 40, może 45 km na godzinę, więc to się oczywiście przełoży na spalanie, bo tutaj mam już takie podejrzenia, patrząc na to, jak się auto sprawuje, że 4 litry przy trybie mieszanym to jest naprawdę spalanie do osiągnięcia. To, co mi się bardzo podoba w tym samochodzie, to to, że jest zupełnie inna pozycja za kierownicą. W poprzedniej generacji Yarisa siedzieliśmy troszeczkę wyżej. Tutaj ten fotel został obniżony o 6 cm, nie, bo auto zostało obniżone dosyć sporo i rozstaw osi jest o 5 cm dłuższy, przez co no, ja mam wrażenie, że jadę zupełnie innym samochodem. No ja jestem zachwycona wyciszeniem tego auta. Myślę, że to jest... Tutaj nie ma co porównywać obecnej generacji Yarisa do poprzedniej, dlatego że to jest moim zdaniem zupełnie inna klasa samochodu. Ja chciałabym, żebyście Państwo przyjechali, mogli sami to oczywiście ocenić, ale kwestia przyspieszenia, wyciszenia tego samochodu, zupełnie inna kultura pracy silnika czy tej automatycznej skrzyni, moim zdaniem zostało całkowicie zniwelowane ten efekt takiego wycia, to co miało miejsce w poprzedniej generacji właśnie Toyota Yaris z napędem hybrydowym. Tutaj ta kultura pracy jest zupełnie inna i tak jak widzieliśmy przepaść między zachowaniem silnika w Aurisie względem nowej Toyoty Corolli, tak tutaj no to jest nieporównywalna jakość jazdy. To była namiastka jazdy testowej i o ile Toyota Yaris zawsze była popularna wśród klientów, to ja myślę, że to jest absolutny przełom. To jest zupełnie inny samochód, zupełnie nowy samochód i my pokazaliśmy Państwu dzisiaj naprawdę bardzo małą ilość tych korzyści, więc przyjedźcie do nas na kawę, na ciasto, zabierzemy Państwa na jazdę testową i będziecie mogli sami zobaczyć, jak fajnie się to auto prowadzi. Wsiadaj do auta! Zapraszam Państwa do salonu. Do widzenia. A, poczekaj, nie, chodź. Chodź, Aruś, wejdzie na chwilę jeszcze. To była namiastka jazdy testowej. Zacznij jeszcze raz, bo mi się... Ja wiem, tylko muszę podjechać, chcę z Tobą przegadać. To była na...